Znajduję się w gminie Trojanów w miejscowości Babice, przepięknie zresztą położonej. Na koloniach Babice znajduje się las. Plecami rozpościera się panorama lasu, do którego zamierzam się udać. Tutaj z przodu zostawiłem właściwą wieś Babice. Tutaj są kolonie. Tu nie ma dużego skupiska ludzi. Się w Babicach, w lesie, przy kaplicy. Historią Babic interesuję się od dawna, ale tak bardzo intensywnie to tu przyjeżdżam od 8 lat. Przez ten czas udało mi się zgromadzić bardzo ciekawy materiał na temat historii tego miejsca i tą drogą chciałbym się z miłośnikami takiej historii właśnie podzielić. Mieszkańcy mówili mi, że tu się kiedyś znajdowały tak zwane górki. Jedna z nich znajduje się za moimi plecami. Nie wiemy dokładnie, ile ich tu było. Nie wiemy, czy ktoś je kiedyś w przeszłości usypał, czy były po prostu tworami natury. Ale jest bardzo interesująca opowieść o tych górkach. Wiecie, o tych górkach. Aha, no to tutaj ta górka, to ja tam samochód na miastę. I tam górka, tam to jest, to moja na nas. Druga górka, tam ty tak? Górka była. Zawsze powiadam, że mówię, tatu, może by rozkopał do mnie. No tam złoto było, tak? W tej górce? A gdzie? Tam wybrane już. Tak opowiadam. Się wywiad nagrywam. Chodź, patrz. Mikrofon. Zaiskrzyło. Ale opowiedziała mi ciekawą rzecz, że te górki tutaj, tam rozkopane, że tam mieli ludzie złoto znajdować. O tej górce opowiadam, to tak tata opowiadam. O czym chodzi? Ale najciekawsze, że tam złoto mogło być. Mogło. Gdzie mogło być złoto? Dlatego, że jeśli byłby to stary taki grobowiec, a były takie grobowce, to mogło być złoto. Chodźcie, jeszcze raz opowiedzieć. To tutaj były skrzynie ze złotem, tak? Tutaj, tak? I to była duża góra, rozkopana. Babcia. Tak, góry. To była góra. Cała góra, bo to jak kujoki były. Aha. To było większe. To było większe? Nie interesowało, tu korki wgrabiliśmy. Pani Kostyrowa jest osobą niesłyszącą. Z nią jest bardzo ciężki kontakt. Ale czasami sama siebie coś mówi, trzeba ją uważać. Taki opis pasuje do kurhanu, a skrzynia do komory grobowej. Czyżby w Babicach były kurhany i ludzie je rozkopali? Oczywiście, że w komorze grobowej, w skrzyni, być może trumnie, mogły się znajdować drogocenne przedmioty, w tym złoto. A więc opowieść może być prawdziwa. To znaczy, że tu rozkopano kurhany. Jeśli tak, to kiedy te kurhany powstały i do jakiej kultury należały? Jeśli ta opowieść jest prawdziwa, a ja w to nie wątpię, to znaczy, że te górki to są kurhany. A ta skrzynia, w której miało się znajdować złoto, to przecież komora grobowa. Za mną znajduje się górka i to w niej mieli ci chłopi z Ochotnego znaleźć to złoto. A co to by oznaczało? To by oznaczało, że jakaś kultura, jakaś ludność przeszłości to miejsce czciła i dlatego tutaj sypała kurhany. Ale kto? No raczej wydaje mi się, że najmniej podejrzane są ludność słowiańska ze wczesnego średniowiecza, dlatego że oni byli tacy ubodzy. Natomiast najbardziej podejrzani są goci, kultura wielbarska, która na tym terenie była i też budowała kurhany pod Garwolinem. Takie, nawet jeden był badany. Jeśli nasze przypuszczenia są słuszne, to znaczy, że w Babicach mamy stanowisko archeologiczne i to bardzo ważne, można powiedzieć, że nawet spektakularne. Ale czy to prawda? Badania mogą powiedzieć. Z tej strony zarys tej górki jest najbardziej widoczny. No, obraz jest oczywiście uderzający. Wydaje się, że jest usypana ręką ludzką, ale to może być oczywiście mylne. My kierujemy się opowieścią, że tam została znaleziona skrzynia i było w niej złoto. Dlatego przypuszczamy, że to jest kurka. Za mną widoczny jest przekop przez ten kurhan. Ten przekop jest bardzo szeroki, około 5-6 metrów.
I to w najwyższej jego części rodzi się pytanie. Dlaczego zadano sobie tak dużo trudu, żeby go rozkopać? Czyżby czegoś szukano? Kolejne pytanie, jakie w tym miejscu musimy zadać. Co się stało z innymi górkami, które tu były? Czyżby tak samo je potraktowano? I pytanie kolejne. Jeśli je rozkopywano, widocznie coś w nich znajdowano. Inaczej by sobie nie zadawano tyle trudu, bo inaczej to by nie miało sensu. Kolejne pytanie, jakie należy w tym miejscu zadać, to czy znajdowały się tu kamienie? Dlatego, że do pobliskiej kaplicy zużyto bardzo duże ilości kamienia na fundamenty. Ostatnio rozmawiałem z rodziną, która budowała te fundamenty. Być może ten ślad jest obiecujący. Dlatego, że jeśli tutaj były kamienie, to mogłoby to sugerować, możemy przypuszczać, że one mogły tworzyć jakieś struktury niewidoczne dla ludzi niewtajemniczonych. Tę ścieżkę prawdopodobnie usypano z ziemi pozyskanej z rozkopania kurhanu i w tej ziemi znajdują się kamienie. Co by to oznaczało? Że w środku tej górki, tego kurhanu, była jakaś struktura. Postaram się odpowiedzieć na krótkie pytanie, czym są babice. Babice dla mnie są uroczyskiem, ale takim rozumianym jako miejsce spotkania dwóch światów, ludzkiego i tamtego świata, tego boskiego. Moje badania nad dziejami babic nadal trwają. Pojawiają się ciągle nowe informacje. W kolejnych częściach opowiem o najstarszych dziejach źródełka oraz o wielkiej epidemii cholery i tym, co tu wtedy w 1855 roku się działo. W jaki sposób ludzie się leczyli, w jaki sposób ludzie się uzdrawiali. Ale już teraz zachęcam do przyjazdu do babic, napiciu się wody z cudownego źródełka, do pospacerowania po lesie i poszukania tu grzybów. Podobno grzyby z tego lasu inaczej smakują.